Część czwarta. Ofiarna miłość. Zamarznięty statek. Menno Simons szedł ze swoim synem Janem wzdłuż lodowatego wybrzeża portowego miasta na północy Niemiec. Popatrz, powiedział Jan. W porcie widać światła. Żaden statek nie mógłby teraz płynąć, prawda, ojcze? Masz rację, powiedział Menno. To był grudzień 1553 roku i najokrutniejsza zima, jaką kiedykolwiek widziano w tej części Niemiec. Od tygodnia żaden statek nie wypłynął z portu. Ciągnął dalej Menno. Może jakiś statek próbuje wpłynąć do portu? Powiedział Jan. Jeśli tak, synu, to nie da się tego zrobić bez pomocy załogi ratowniczej z miasta. W innym razie nie przeżyją w tej pogodzie. Powiedział kaznodzieja. Jan spojrzał z uśmiechem na ojca. To jest praca, jaką chciałbym wykonywać. Menno pokręcił tylko głową. Być może jest to interesujące, ale to przede wszystkim niebezpieczne. Zobaczymy rano, co się będzie działo. Następnego dnia, gdy ojciec z synem szli tą samą drogą, zobaczyli, że nikt nie ratował ludzi z zamrożonego statku. Wkrótce dowiedzieli się dlaczego. To są ludzie Janałaski, powiedział urzędnik stojący w tłumie gapiów w porcie. Są z kościoła reformowanego, a Niemcy to teraz Kościół Luterański. Cesarz Karol V przypędził ich do Anglii kilka lat temu. Dobrze im tak. Teraz królowa angielska zarządziła, że Anglia będzie znowu katolicka i oni chcą wracać. Ale my, Luteranie, nie chcemy ich tutaj. I tak mamy zbyt dużo kłopotów z menonitami. Twarz Meno pociemniała. Złapał syna za ramię i szybko ruszył do domu. W ciągu godziny kilku przywódców kościoła Anabaptystów zgromadziło się w domu Meno. Jan i jego siostry przysłuchiwali się rozmowie. – Dlaczego mielibyśmy coś zrobić? – zapytał jeden z mężczyzn. – To nie nasze zmartwienie, że oni utknęli na statku. – Meno, nie zapominaj, że Jan Łaski przegonił cię ze wschodniej Fryzji. Pozabijał i źle traktował wielu naszych ludzi. A to wszystko po tym, jak udawał, że z Tobą sympatyzuje. Ale oni teraz potrzebują pomocy, powiedziała Gertruda, żona Menno. Jeśli nie uratują ich władze miasta, my musimy im pomóc. Jeśli tam pójdziemy, dowiedzą się o tym wszyscy w mieście i będziemy mieli jeszcze większe kłopoty, zaprotestował ktoś inny. Poza tym byłaby to bardzo niebezpieczna wyprawa. Nie mamy sprzętu, ani jesteśmy przeszkoleni do tej pracy. Na tym statku są dzieci, argumentował Menno. Musimy im pomóc. Słyszałem, że mogą tam być dzieci Jana. To kolejny powód, żeby ich tam zostawić. Ktoś wymamrotał. Reformowani katolicy czy luterani, wszyscy są przeciwko nam. Dlaczego mielibyśmy im pomagać? Bracia i siostry, przekonywał dalej menno. Co zrobiłby Jezus? Jego pytanie uciszyło protestujących. W ciągu kilku minut zebrano jedzenie i wszyscy wyruszyli na pomoc uchodźcom uwięzionym na statku. Uchodźcy z Kościoła Reformowanego zostali uratowani. Wyglądało na to, że są wdzięczni, jednakże próbując zaprzyjaźnić się z luteranami w mieście. Przekazali listę nazwisk menonitów, którzy im pomogli. W ciągu niecałego roku menonici zostali przepędzeni z miasta. Koniec. Ofiarna miłość to odpowiadanie dobrem za wyrządzone zło. Fragment z pisma świętego. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dobrze czyńcie tym, Którzy was nienawidzą. Dobrze życzcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Ewangelia Łukasza, rozdział 6, werset 27 i 28. Pytania. Pytanie numer jeden. Dlaczego ludzie z kościołów reformowanych wracali do Niderlandów? Pytanie numer dwa Dlaczego władze miasta nie chciały, by wyszli na ląd w ich porcie? Pytanie numer trzy Czasami zdarza się, że nawet wtedy, gdy uczynisz komuś coś dobrego, ktoś nie odpłaca ci dobrem. Opisz sytuację, gdy coś takiego ci się przytrafiło. Jak się czułeś w takiej sytuacji? Jak myślisz, co Jezus chciałby, byś uczynił? Koniec.